Siemanowicowie, witam was bardzo serdecznie i słuchajcie, na samym początku dokładnie tak, widzimy się na kanale Rafa 2, ponieważ postanowiłem, że wrócimy sobie do serii FPS-ów. Przez bardzo długi okres czasu prosiliście mnie: ej, Rafa, nagraj o tym, co dzieje się w Fortnite. Rafa, nagraj FPS-y. Rafa, co będzie w kolejnym sezonie? Jako że na głównym kanale dodaję troszeczkę mniej odcinków ze względu na to, że u mnie się bardzo dużo dzieje, oczywiście zapraszam was na mojego, no po prostu zapraszam was tutaj, ponieważ tam wszystko pokazuje, co u mnie. Można powiedzieć, że za niedługo będą bardzo, ale to bardzo duże zmiany. No ale to jeśli jesteście na bieżąco właśnie dokładnie tam, no to powinniście wszystko wiedzieć. Słuchajcie, sprawa ma się tak. Wracam na kanał Rafa 2 i tutaj będziemy się widzieć w serii FPS, czyli Fortnite.com, oraz serii 10 dni do sezonu. I wygląda na to, że w sensie, wiecie co? Ja to teraz szybko obliczę. Ile mamy dni do sezonu? Bo jeśli mamy sezon 8, to wygląda na to, że mamy 1 z dzisiejszym, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, około 12-13 dni do sezonu, ponieważ sezon ma być 8. I od dzisiaj będziemy się tu widzieć na tym kanale. O ile będą jakieś nowe informacje, jakieś zwiastuny, coś takiego, jeśli coś się będzie pojawiać, to na kanale Rafa 2, Rafa Plus wszystkie ważne informacje znajdziecie. Więc żeby tego nie pominąć, to na samym wstępie umówmy się w ten sposób. No widzowie, jeśli nie chcecie pomijać ważnych rzeczy w Fortnite, a będą one dodawane tylko i wyłącznie tutaj, i postaram się je robić jak najszybciej, żebyście mieli takie bardzo szybkie, ważne informacje, no to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał z dzwonkiem. Dzwonek jest mega ważny, żeby wam przyszło powiadomienie, żebyście weszli, bo to tylko i wyłącznie będzie się pojawiać tylko i wyłącznie tutaj na tym kanale, ponieważ na Rafie 2 na przykład za niedługo będę nagrywał inne odcinki, tam macie rzeczy przygotowane i nie bardzo chcę ten kontencik mieszać, więc będziemy się widzieli codziennie, oczywiście wtedy, kiedy coś się będzie działo na tym kanale, więc subskrybujcie kanał z dzwonkiem, zostawcie łapkę w górę. I teraz tak, bilet wstępu na odcinek za te wszystkie informacje, które ja tutaj dla was wyzbierałem, no to widzowie, łapka w górę od każdego, każdy niech teraz zejdzie, zostawi łapy w górę i każdy może napisać w komentarzu swój nick i spod odcinku będę was dodawał do znajomych, a za niedługo będzie fajny odcinek z widzami nagrywany, więc warto też u znajomych być, więc tam na dole możecie napisać na przykład swój nick. Ja wybiorę jedną osobę i z każdego odcinka będę jedną osobę wybierał właśnie do znajomych, więc jeśli chcecie, piszcie w komentarzu. No i słuchajcie, słuchajcie, o czym my dzisiaj będziemy gadać? Przepraszam z góry za tak długi wstęp, ale no, jako że wracam, no to warto, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Słuchajcie, ogólnie dzisiaj porozmawiamy sobie o sezonie numer 2. A tak naprawdę sezonie, nie wiem, który to już będzie, 20 któryś? Napiszcie w komentarzu, jak myślicie. Słuchajcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bardzo ważnych wiadomości i dzisiaj każdą wiadomość sobie omówimy, ponieważ będzie się działo pod koniec tego sezonu bardzo dużo, będzie się też działo pod innym względem, bo być może, tak dokładnie tak, prawdopodobnie odpalimy tutaj też streamy na tym kanale, to wiadomo, to nie jest o sezonie numer 2, ale tak pomiędzy chciałem wam tutaj jeszcze taką małą informację wrzucić. Także słuchajcie, zacznijmy od samego początku. Kiedy jest sezon? Sezon jest 8, o godzinie 8 podobno chyba mają zostać wyłączone serwery, tak jest w karnecie napisane, że sezon nowy zaczyna się 8 i kończy się 8, czyli o 8 około wyłączam serwery. To jest... Ej, to jest piątek, czyli to wygląda na to, że albo jeszcze zostanie przeniesione, albo faktycznie będzie to dopiero w piątek. I jako że sezon będzie w piątek, to wy będziecie w szkole, więc oczywiście warto będzie znowu być na tym kanale, subskrybować ten kanał, przepraszam was z góry, że już mówię to któryś raz, ale naprawdę to jest mega ważny film, mega ważny film. Słuchajcie, w piątek będzie sezon, więc do sezonu zostaje jakieś 12-13 dni i jeśli coś się będzie pojawiać, oczywiście będzie tutaj. I co się pojawiło już do tej pory? Ponieważ po ostatniej aktualizacji mamy wiadomości, po pierwsze, o nowym mini-evencie. Mamy informacje o tym, co ma się dziać w sezonie numer 2. Mamy informacje o skinie numer 1, o skinie numer 100 prawdopodobnie, no i ogólnie o tym, czym ten nowy sezon będzie. Słuchajcie, no i zacznijmy sobie od tego, zacznijmy sobie od karnetu bojowego, ponieważ dużo osób zauważyło, że do gry został wrzucony jeden skinek, w sumie dwa skinki, i ten skinek jest w nawiązaniu do, nie wiem jak to po angielsku wymówić, Odyssey? Odyssey? Coś takiego, i tu jest nawiązanie do greckiej mitologii, za chwilę powiem dlaczego. Słuchajcie, jak wiecie, na mapie mamy bardzo dużo takich miejscówek starogreckich, bym powiedział, mamy kolumny, jakieś budowle, mamy kino, które jest na samym środku właśnie z takich starożytnych budowli, starożytno-grecko-rzymskich, coś takiego, i na samym środku mamy kino właśnie z takim teatrem. Ja pamiętam właśnie, jak byłem w Grecji, to właśnie byłem w takim miejscu,
gdzie... No ale to w sumie, dobra, widzowie, pewnie was to nie interesuje, więc lecę dalej, słuchajcie. Mamy greckie budowle na środku mapy, mamy greckie budowle na stacji po prawej stronie, tam gdzie jest SMG. Po prawej stronie jest takie wymurowane, to jakby pozostałości. Po lewej stronie mamy taką mini lokację, tam może są dwie skrzynki na tej mapie. Taką mini lokację, gdzie też mamy takie budowle, ale czy gdzieś mamy na dole mapy coś takiego? Wydaje mi się, że czegoś takiego nie mamy, ale dobra. Słuchajcie, cały sezon ma być oparty podobno na mitologii greckiej, czyli na starogreckim stylu, być może starogreckich broniach, czyli no nie wiem, sobie tam mogło jakieś ostrza, jakieś dzidy, jakieś takie, no nie wiem, co oni by mogli dodać w tym sezonie. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, ja przygotuję może na jutro taki odcinek, co mogłoby się pojawić na podstawie mitologii greckiej w grze. No ale dobra, słuchajcie, przejdźmy od samego początku, czyli od skina. Skin numer jeden, o którym mówiłem, podobno ma być właśnie to ta Odyssey i mamy dwa style. Styl zwykły, taki niebieski i mamy również styl takiej wojowniczki z takim właśnie ostrzem. Chyba, czekajcie, muszę zobaczyć, bo już oczy nie te. Tak, ona ma takie ostrze i jest ogień z tej czachy. Dlaczego ogień? Zaraz wam powiem. Słuchajcie, czyli tak, mamy po pierwsze skina, po drugie teraz lecimy do skina numer 100, który prawdopodobnie będzie skinem numer 100, ale tego znowu do końca nie wiadomo. Tutaj macie dokładnie takiego trzygłowiego, nie wiem, czy w ogóle można tak powiedzieć, ale ma trzy głowy, w sensie inaczej. Zanim pokażę wam skina, pokażę wam takie coś, co się wyświetla tutaj i na podstawie tego się mówi właśnie, że cały sezon będzie grecki, ale ja wam nie gwarantuję, że tak będzie. Ja po prostu przenoszę wiadomości, które są i czasem dopisuję do nich różne rzeczy, które się nie muszą wydarzyć, ale naprawdę dużo rzeczy, które ja sam sobie tam gdzieś połączyłem w głowie, to dużo rzeczy już się tak działo, dużo się też nie działo, więc nie ufajcie mi na słowo. I mamy takiego skinka, który jest właśnie na takim ekranie ładowania i ten skinek jest dokładnie tutaj. On też również pochodzi z mitologii greckiej podobno i tam są trzy głowy, które oznaczają jakieś żywioły, że może być ogień, że może być już nie pamiętam, co tam było, lód? Chyba tak? I jeszcze coś, więc być może będą jakoś tutaj żywioły grały rolę. I słuchajcie, zanim przejdziemy do dwóch najważniejszych rzeczy, bo jeszcze dwie rzeczy zostały, ja powiedziałem, że jest ich pięć, a jest ich, nie, powiedziałem, że jest ich sześć, a jest ich pięć. Słuchajcie, mega ważna sprawa. Mało o tym przypominam na głównym kanale. Słuchajcie, jeśli chcecie wspierać nas, no to koniecznie wpiszcie nasz kodzik Evela w sklepie. Z góry wam bardzo dziękuję. I jeszcze jedna ważna sprawa. Wypuściliśmy przekozacką mapę, która jest w opisie, więc wbijajcie na tą mapę. Kod do mapy macie tutaj. Są to Zone Warsy, które się nie kończą i ogólnie wbijcie sobie na Discord, wysyłajcie swoje wyniki i będzie tabela, jest tabela, na którą wy również możecie dołączyć. Także wbijajcie na tą mapę. A teraz przejdźmy do najważniejszych rzeczy. Słuchajcie, wygląda na to, że Tornado ma powrócić i Błyskawica w kolejnym sezonie, tylko być może w jakiejś innej formie. Nie wiem, czy to na pewno wróci, ale według Hypexa dokładnie tak mają się pojawić te żywioły i to by pasowało właśnie do tego psa, wilka, cokolwiek, czymkolwiek to, to jest. Tak, to jest taka hydra trzygłowego wilkopsa. Nie wiem, czy to jest pies. Dobra. Nieważne, widzowie, lećmy. I najważniejsze, mini event na koniec sezonu. Ma pojawić się taka ręka z ziemi, ona wam się tutaj wyświetla, podobno przy kinie. I tam mamy mieć coś interaktywnego i być może, bo tam jest skrzynia, być może my będziemy otwierać w jakiś sposób tą skrzynię, może zbierakiem albo coś takiego. To jest jeszcze nie do końca potwierdzone, ale podobno ma, ta ręka na 100% będzie. Nie wiem, czy tu właśnie jak to będzie działać, czy to faktycznie cała społeczność będzie to jakoś otwierać, tak jak kiedyś wykopywało się z ziemi różne rzeczy. Ale tutaj w tym miejscu chcę zaznaczyć, że być może tak będzie. Czyli może tak być, może tak nie być. Na pewno ręka się pojawi. Wbijajcie na filmy, które tu widzicie. Ja wam na dziś dziękuję. Nie mogę się doczekać sezonu. Nie wiem jak wy, napiszcie w komentarzu. Trzymajcie się, cześć.